Jest wtorek, a więc czas na kolejne wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego, czyli magazynu z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A w dzisiejszym wydaniu opowiemy Wam o akcji charytatywnej naszych studentów oraz o Triduum Paschalnym i Świętach Wielkanocnych. A przy mikrofonach Agata Kukawka i Paweł Płoch. Zapraszamy. Radiowy Ekspres Studencki. We wtorek studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowali pomoc dla pani Janiny. Pani Janina została obdarowana przez naszych studentów zakupami na święta. Jedną z inicjatorek akcji była studentka trzeciego roku dziennikarstwa Agata Mieczkowska. Nasz reporter zapytał się Agaty o kulisy tej pomocy. Święta wielkanocne to czas, w którym drugi człowiek otwiera się na drugiego człowieka. Zrobili to również studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Postanowiliśmy zorganizować akcję charytatywną, w której zbieraliśmy artykuły oraz potrzebne fundusze na zrobienie zakupów dla potrzebującej starszej torunianki, pani Janiny. Również studenci zorganizowali akcję robienia oraz sprzedawania palm wielkanocnych, z których dochód został przeznaczony na zakup najpotrzebniejszych artykułów zarówno spożywczych, jak również higienicznych. Pamiętajmy, że miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka i że nie liczy się to, ile posiadamy, ale to, ile dajemy innym i jak się z nimi dzielimy. Społeczność WSK SIM przeżywała w swoich parafiach Triduum Paschalne oraz Święta Wielkanocne. Zapytaliśmy naszych studentów, jak spędzili czas Triduum Paschalnego. Wielki Piątek przeżywamy od lat w rodzinie w pełni prosząc. Spożywamy tylko jeden posiłek bezmięsny oraz niedosyta. Przez cały dzień pracujemy, unikamy wszelkich rozrywek i zachowujemy stan zadumy oraz smutku na cześć zmarłego Pana. Jakże jest to dzień, w którym Jezus Chrystus został zabity za nas na krzyżu, odmawiamy sobie słuchania muzyki oraz oglądania telewizji. Ograniczamy także korzystanie z urządzeń elektronicznych, nie wspominając o spotkaniach ze znajomymi. Wielka Sobota jest dniem, w którym my, katolicy, powinniśmy najbardziej świętować i się cieszyć, ponieważ jest to taki dzień, taki jakby punkt kulminacyjny w naszej wierze, gdzie wierzymy, że Jezus zmartwychwstał i w sumie jesteśmy tego świadkami i na tym opiera się nasza wiara. Dążymy do tego, by po śmierci, tak jak Pan Jezus, znaleźć się w raju. Podczas panujących obostrzeń niestety nie każdemu udało się wejść do świątyni. Akurat miałem takie szczęście, że uczestniczyłem najbliżej jak tylko mogłem, bo bycie ministrantem bardzo akurat tutaj mi się opłaciło. Oprócz Triduum Paschalnego przeżywaliśmy rzecz jasna Święta Wielkanocne. Oto jak święta przeżyła nasza studentka. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele. To dzień, w którym nie towarzyszy nam już przedświąteczna gonitwa. To piękny dzień, ponieważ śmierć została pokonana, a Jezus Chrystus zmartwychwstał. W tym czasie uczestniczę oczywiście w porannej mszy świętej. Potem z rodziną jemy wspólne śniadanie. Te święta są dla mnie szczególnie ważne, ponieważ przypominają, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas, a dzięki temu możemy być zbawieni. A teraz przyszła kolej na magazyn, który przygotowała Agata Mieczkowska. To jest Radiowy Ekspres Studencki. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. W tym świątecznym magazynie wita się z Wami Agata Mieczkowska. Porozmawiamy dzisiaj na temat tegorocznych świąt, a moimi gośćmi będą Emilia Kijewska oraz Wiktoria Senkiel. Cześć! Dziewczyny, jak w tym roku przygotowywałyście się do świąt Wielkiej Nocy? Tegoroczne święta Wielkiej Nocy na pewno różniły się od tych poprzednich. To już nasze drugie święta, które spędzamy w sytuacji epidemiologicznej. W związku z tym była obawa, iż znowu nie będziemy mogli tych świąt spędzić będąc w kościele. W tym roku na szczęście się to udało, co prawda trzeba było przychodzić nawet i półtorej godziny przed każdą liturgią, żeby w ogóle dostać się do tego kościoła, ponieważ przez ograniczenia osobowe kościół był zamykany, kiedy odpowiednia ilość osób już się znalazła za drzwiami. Niestety w Wielki Piątek nie udało mi się dostać do kościoła na liturgię, ponieważ przyszłam za późno. Na szczęście okazało się, że w mojej parafii z kolei liturgia zaczyna się kilka godzin później. W związku z tym miałam możliwość uczestniczenia w niej osobiście. Ale ile ludzi nie miało możliwości być wtedy w kościele, pomimo że bardzo pragnęli. Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy starałam się przeżyć możliwie jak najlepiej. Oczywiście zaczynając od Wielkiego Postu, chciałam jak najczęściej skupiać uwagę na Jezusie, bo On jest najważniejszy w tym czasie. Również poprzez różne akcje organizowane w mediach społecznościowych, które pomagały mi w przeżyciu tego czasu, codziennie zbliżałam się do Jezusa, a także czas Triduum Paschalnego był dla mnie wyjątkowym czasem, ponieważ od lat uwielbiam liturgię tych 3 dni. Ubiegłe święta, jak również tegoroczne, przeżywaliśmy w reżimie sanitarnym. Czy ten czas zmienił coś może w Waszej wierze? Ubiegłe święta były na pewno trudne dla nas wszystkich z tego powodu, iż nie mogliśmy spędzić ich w kościele. Dzięki ubiegłorocznym Świętom Wielkiej Nocy uświadomiłam sobie, jak bardzo potrzebna jest mi obecność w kościele, przed Najświętszym Sakramentem i modlitwa tamże. Strasznie mi brakowało możliwości adoracji Pana Jezusa w ciemnicy, a także przy grobie pańskim, które w zeszłym roku z powodów oczywistych było niemożliwe. Na pewno ten czas sprawił, że moja wiara się pogłębiła. Można powiedzieć, że dojrzałam w tej wierze właśnie przez brak dostępu do kościołów, do sakramentów. Uważam, że ten czas i pomógł, ale też i zaszkodził. Chyba jak każdy miałam zloty i upadki w swojej wierze poprzez pandemię. Sądzę, że też bardzo trudnym doświadczeniem jest przeżywanie liturgii online, ale uważam, że ten czas pokazał mi, czy naprawdę wierzę i pogłębił moją samodzielną wiarę, bo myślę, że każdy z nas musiał trochę o nią zawalczyć podczas trwania tej pandemii. Podczas świąt wielkanocnych tak bardzo cieszymy się, że Chrystus zmartwychwstał. Czym dla Was jest zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie jest dla mnie odkupieniem. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, nie mielibyśmy możliwości pójścia do nieba. Przecież Pan Jezus się ofiarował dla nas. To była najwspanialsza ofiara, najwspanialszy prezent i to nawet żaden zajączek czegoś takiego nam nie podrzuci. Zmartwychwstanie jest dla mnie czasem, gdzie poprzez Wielki Post moje serce jakoś się przemienia, przechodzi różne trudy, aby właśnie później z zmartwychwstaniem Pana było inne, przemienione i niosło innym dobro. A czy macie może jakieś konkretne zwyczaje, tradycje wielkanocne, które w Waszych domach są kultywowane z roku na rok? Nie kojarzę, aby w naszej rodzinie były jakieś zwyczaje wielkanocne inne niż w innych domach. Myślę, że jednak mimo wszystko opiera się tradycyjnie na tradycyjnym jajku, koszyczku, sałatce, którą podejrzewam, że większość Polaków ma w swoich domach. To chyba tyle. Od lat w mojej rodzinie staramy się zawsze wspólnie uczestniczyć w Triduum Paschalnym, ale także jesteśmy zaangażowani w rezurekcję. Ale oczywiście uwielbiamy też taki zwyczaj, jak że 2 osoby biorą do prawej ręki po farbowanym jajku i uderzają jedno o drugie, a wygrywa ta osoba, której jajko zostało niezbite. A czy na koniec chciałybyście przekazać coś może naszym słuchaczom? Pamiętajcie, że Chrystus zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Nie zmarnujmy tej szansy. Zmartwychwstanie to piękny czas, więc radujmy się, choć czasem trudno, ale także z ufnością patrzmy w przyszłość, bo Jezus przychodzi do nas, do każdego z nas. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi były dzisiaj Emilka oraz Wiktoria. Z Bogiem. Dziękuję. A Wam, drodzy słuchacze, na ten święty czas oktawy świąt wielkanocnych życzę radości, pokoju i pogody ducha. Radujmy się, bo przecież nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Do usłyszenia. Żegna się z Wami Agata Mieczkowska. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej wsksim.edu.pl. Na następne wydanie zapraszamy za tydzień o stałej porze. Żegnają się z Wami Agata Kukawka i Paweł Płoch.